Chciałbym dzisiaj pokazać kilka gatunków wyki, typowych gatunków łąk i zarośli. To jest wyka brudnożółta, o takich kremowych kwiatach. Kwitnie bardzo wcześnie, już w maju, wcześniej troszkę niż inne gatunki wyki. Spotykane jest zarówno w zbożu, jak i na łąkach, a szczególnie na przydrożach. Następnym gatunkiem, dla którego poszukamy, będzie wyka ptasia. Gdzieś tutaj na pewno u mnie na rośnie. O, tu jest przekwitła wyka ptasia. Idziemy dalej. Może po drugiej stronie. O, to jest piękna wyka ptasia o takich podłużnych kwiatostanach. Bardzo pospolity gatunek. Podobnie jak brudnożółta. Zarówno w zbożu, jak i na łąkach, nawet w centrach miast, na trawnikach się spotyka. Teraz następny gatunek. Przemieszczamy się do innej części mojego ogrodu. O! Wyka płotowa, o jaśniejszych kwiatach niż wyka ptasia i takich krótszych kwiatostanach, bardziej szerokich liściach. Jak sama nazwa mówi, często przy płotach, zaroślach, przy ogrodzeniach, czasem także na żyznych łąkach. I ostatni gatunek, który mam w ogrodzie. To wyka wąskolistna o różowych kwiatach. O, to jest właśnie wyka wąskolistna, charakterystyczna barwa, taka buraczkowa, mało kwiatów w kwiatostanie i wąskie liście. To tyle na dzisiaj.